2B2T to najstarszy serwer Anarchia w całym Minecrafcie, na którym jest jedna jedyna zasada. Nie ma zasad. Możesz cheatować, podpalać domy, zabijać graczy, sprzedawać nielegalnie zimportowane banknoty z Kolumbii. Możliwości są nieograniczone. Jeden dzień w Minecrafcie to 20 minut w prawdziwym życiu. A ja zamierzam spędzić 100 dni na tym serwerze, zaczynając od teraz. Co tu się dzieje? Na czym ja w ogóle stoję? Jezu! Co jest nie tak? Lekko mówiąc, byłem zaskoczony tym, co zobaczyłem i postawiłem się ewakuować w tempie ekspresowym do Netheru, gdzie wcale nie było lepiej. Nie, zmiana kierunku. Na środku mapy roi się aż od graczy, którzy zabijają nowicjuszy tak dla zabawy, więc główną misją było ucieknięcie jak najdalej i znalezienie jakiegoś jedzenia, bo najwidoczniej podczas biegania spada głód, jakby na Bedwarsach już dawno to naprawili. Biegnę sobie, biegnę, odwracam się, a tu typ. Nie, nie. Zacząłem już zmawiać pacierz i przygotowywać trumnę, jakby shiftowałem go, błagając o to, żeby mnie po prostu oszczędził, a on rzuca mi złote jabłko. Nie no, nie chwalę się nic, ale imposter to był mój nowy, lepszy przyjaciel. Razem biegliśmy w tą samą stronę, nie mieliśmy zbroi, obydwoje mamy M w niku. No po prostu pasowaliśmy do siebie jak ulał. Co jakiś czas się odwracałem kontrolnie, żeby upewnić się, czy sami nie zniknie jak mój ojciec. Uff, jest. Tak sobie biegliśmy, aż on zaproponował pogadanie na Discordzie. Yo, what's up? Yo, what's up? Ogólnie koleś był mega spoko i gadał tylko po angielsku. Opowiedział mi o swoim planie ucieknięcia na 18-tysięczną kratkę i tam zbudowania bazy i zaproponował, żebym się przyłączył. Pójść z randomowym typem z nickiem impostor kilka tysięcy klocków od spawna? Proszę was. Co może pójść nie tak? Grał na tym serwerze już trochę i mi zrobił szybkie szkolenie, co muszę wiedzieć, żeby jak najdłużej przeżyć. No, that's a terrible idea. We gotta get really far in the nether. No, w sumie byłoby to przydatne, gdyby nie to, że podczas tego słuchałem drillowej wersji szklanek i kompletnie go nie słuchałem. Nim się obejrzałem, voila, byliśmy na 18-tysięcznej kratce. I 5 dni w plecy. Ściąłem swoje pierwsze drzewo, skraftowałem podstawowe toolsy i powyżywałem się na bezbronnych zwierzętach. Bitch. Bitch. Fuck you. Taki tam standardowy wieczór. Teraz wystarczyło znaleźć tylko miejsce na dom. I gdy zobaczyliśmy tę górę, nie mieliśmy już żadnych wątpliwości. W tym miejscu powstaje najbardziej ekskluzywna willa na całym serwerze. Wielgachny most łączący dwie dymensje? Proszę. Kompleksowe miasto zbudowane przez jednego gracza? Bułka z masłem. Znak jakiegoś tam cyrka na spawnie zrobione z 28 milionów klocków? Amatorzy, proszę was, oni nawet nie będą mieli podejścia, jak skończę za swą bazą. Ale najpierw potrzebuję jakoś skłować materiały. Jedzenie, które mi spadało szybciej niż moja samoocena po oglądaniu TikToka. Nie marnowałem czasu, jak dobry gracz spędziłem godziny na szukaniu diamentów, farmieniu jabłek i enchantowaniu setów. Nie to, co ci słabi gracze, co kupują jakieś gotowe zestawy w internecie, za które przepłacają o wiele za dużo pieniędzy i potem są smutni, że mogli kupić za o wiele niższą cenę. No ja bym nigdy tak nie zrobił. Jezu, prawie umarłem. No to, że zanim zaczniemy latać po netherze, zakładamy zbroję, jest w sumie czymś oczywistym. Ogólnie ja jestem mega ostrożnym typem, co nie? Zawsze zanim się odleję, sprawdzam 3 razy, czy kogoś nie ma za kurtyną. Nigdy nie wiadomo. Dlatego, gdy przeglądam internet, się składa, robię codziennie, używam łatwego i prostego w obsłudze VPN-a od Surfsharka, który tak się składa, sponsorem tego odcinka. VPN od Surfsharka to taka jakby zbroja, tylko że dla twoich danych podczas używania internetu. Jakby nie posiadając jej, to jest jakbyś latał po nederze na Golasa. Łącząc się z jednym z 3200 serwerów rozmieszczonych w 65 krajach. Wow. Surfshark zabezpiecza dane i zapewni ochronę przed wyciekiem IP i DNS, co jest kluczowe, gdy nie chcemy dostać DDoS-a po kliknięciu w... Gratulacje, użytkowniku. Zostałeś wybrany jako... I to wszystko za pomocą jednego kliknięcia i na nieograniczonej liczbie urządzeń w ramach jednej subskrypcji. Jezu, ale Edward jest hot. Sorry, na boku oglądam Zmierzch, który jest tylko dostępny na Netflixie po zmianie lokacji, co Surfshark również oferuje. I przy użyciu mojego kodu ELOMORDO dostajecie 83% zniżki i 3 miesiące gratis. Ja dziękuję Surfsharkowi za sponsorowanie tego odcinka i zostawiam wam link w opisie. Więc po zdiamentowaniu się postawiłem wdać w życie najbardziej ambitny projekt domu na całej kuli ziemskiej. Byłem nie do zatrzymania. Ręce mi się same do roboty pchały i budując padałem na coraz to kolejny pomysł ulepszenia tego dzieła sztuki. Jestem pewny, że gdyby Da Vinci żył, osobiście posłuchałby się Monalizy z Louvre'u i zastąpił tą zapierającą dech w piersi budowlą. Po 10 dniach ciągłego budowania, stawiania bloków i słuchania drillowej wersji 1.8L
Przedstawiam wam projekt Dom. Dobra, ważne, że mi się podoba, okej? Okay? Tutaj mamy wygodny i przestrzenny dom z innowacyjnym designem bez okien. Po co komu okna? Ja bym wiedział najlepiej, bo ciągle nie zasłaniam. Gry puzzle. Z jakże wielgachnym tarasem i prywatnym mostem prowadzącym do... Na razie nikąd, ale pracuję nad tym. Po pokazaniu domu postiemu, tak, dałem mu ksywkę, o której nie ma zielonego pojęcia. I niech tak zostanie. Był zachwycony. Podejrzewam, że był taki cichy, bo się zmutował, żebym nie słyszał jego płaczu wzruszenia, ale pewny nie jestem. Ale wiecie co? Całe to budowanie willi dało mi do myślenia, że tu i tu to taki wielki serwer z nieskończoną ilością możliwości, a ja marnuję czas na jakieś bezsensowne budowanie bazy. Tylko na tyle mnie stać. Po to jesteśmy na świecie, żeby coś przeżyć, a nie siedzieć na dupie w komforcie czterech ścian. Gdyby Krzysztof Golum siedział w domu zamiast przepłynąć pół oceanu, to by do teraz Ameryki nie wynaleźli. A co gdyby Newton nie odłożył iPhone'a i nie poszedł usiąść sobie pod drzewem, to byśmy do teraz nie wiedzieli, co to grawitacja? A co gdyby Neil Armstrong nie wyszedł z domu i nie wsiadł tej rakiety? No, do teraz by nas na Księżycu nie było. I byśmy nie wiedzieli, że Ziemia jest płaska, nie? Są ważne informacje. Po prostu chodzi o to, że gdyby nie wychodzenie z domu, my jako ludzkość byśmy tak daleko nie zaszli. Ja nie zamierzam być gorszy. I tyle. Tak, wiem, mam ograniczony czas na tym serwerze, ale... Oj, nie zmarnuję ani sekundy więcej. Zrobiłem listę rzeczy, które chcę zrobić, zanim mi się czas skończy i prezentowała się następująco. Odwiedzam wszystkie trzy dymensje, z czego dwie mam już zaliczone. Odwiedzam miejsce, gdzie się wszystko zaczęło, czyli na 00. Dołączam do jakiejś grupy i poznaję nowych ludzi. Robię największą imprezę, jaką 2B2T do tej pory widziało. I chyba najbardziej ambitny pomysł. Odwiedzam koniec świata. Powiedziałem postiemu o swoich planach, popatrzył się na mnie przejętym wzrokiem i powiedział, że jest to prawie niemożliwe. Sama podróż do końca świata zajęłaby 70 dni, a my byliśmy na 17. I na resztę zadań miałbym tylko 13 dni. Ale dokładnie tego potrzebowałem. Potrzebowałem wyzwania, coś co nie będzie mi dane na tacy i będę musiał na to sobie zapracować. Więc kilka sekund później powiedziałem mu, że się zbieramy i lecimy zrobić pierwszy challenge. Z Eltrami byliśmy szybcy jak nigdy. Multum lekkich kraks później dotarliśmy na miejsce i o dziwo nie przywitało nas grifowane pole bojowe, tylko nietknięty monument, który przedstawia to, że jak gracze 2B2T się za coś wezmą, to nawet i na spawnie budowy mają rację bytu. Co jest naprawdę wielkim osiągnięciem. Na pamiątkę zostawiliśmy tabliczkę z naszymi nickami i kminiliśmy, jak wykonać następne zadanie. Czyli organizacja największej imprezy na kilkaset osób. Każdej osobie z mojej listy znajomych wysłałem zaproszenia na naszą epicką imprezę. Siema, wiem, że mnie ogólnie nie znacie ani nic, ale chciałbym was zaprosić na taką jedną imprezę. A, czekaj chwilę. Mówiłem, że nagrywam. FBI stoi przed drzwiami. Że co? Jebane FBI, mówią coś o jakimś Janie Nowaku. O czym ty mówisz? A tak poza tym to zaprosiłem rodzinę, zaprosiłem wspierających, zaprosiłem was nawet, pisząc o moim planie na społeczności. Post zdobył 1500 lajków w bardzo krótkim czasie, więc wiedziałem, że będzie grubo. Na następny dzień zalogowałem się i leciałem już na miejsce spotkania, na które się w ogóle o pół godziny spóźniłem. Leć! Czekał tam już na mnie posty, który specjalnie mi nie mówił, ile tam jest osób, żeby mi nie zepsuć niespodzianki, więc byłem mega podjarany. Dotarłem na miejsce i okazało się, że przyszło 6 osób. Licząc Postiego i mnie oczywiście. Ała. Nawet moja siostra nie przyszła. Serio, Olivia? Nawet ty? Nie no, byłbym dłużej smutny, gdyby nie to, że autentycznie nie miałem czasu, więc po porobieniu screenshotów postanowiłem zająć się szukaniem grupy, do której będę mógł dołączyć. Myślałem, że można napisać do masonów. Odmówili. Grupa naprawiająca autostrady? Nie. Budująca kanały wodne? Mm-mm. A może Backstreet Boys? Próbuj dalej. W końcu przypadkiem znalazłem się na jakimś Discordzie pewnego youtubera, pytając o pomoc. Jedna grupa, czyli Astral Brotherhood, w końcu się zgodziła. Co teraz, co? Co? Nie chcieliście mnie? Teraz macie. Wasza strata. Była to grupa, która się specjalizuje w budowaniu epickich budowli i biorąc pod uwagę moje wcześniejsze dokonania, pasowałem tam idealnie. Cyk! Kolejny challenge odhaczony. Impreza. Ale niestety nie mogłem za długo świętować, bo przede mną był najtrudniejszy challenge ze wszystkich, czyli odwiedzenie końca świata. Zostało 73 dni do końca. Plan był taki, żeby polecieć do końca świata, który znajduje się na 30-milionowej kratce, postawić szybko tabliczkę jako dowód, umrzeć i na koniec pójść do Endus Postim, gdzie będziemy celebrować nasze dokonania. Nie marnując czasu, spytałem się moich nowych przyjaciół, jak najszybciej dotrzeć do końca świata. Dali mi kontakt do kolesia, który to już kilka razy zrobił w rekordowych czasach i był na tyle miły, że dał mi swoje ustawienie.
nastawienia do szybkiego latania. Gotowy na autentycznie wszystko, zacząłem swoją przygodę. Pierwsze kilkaset tysięcy kratek było tak irytujące, ciągle zahaczałem głową o sufit, co mnie bardzo spowolniało. Musiałem praktycznie cały czas siedzieć przed kompem i kontrolować, czy mnie czasami nie wyrzuciło, albo czy jakiś gracz nie postanowił postawić randomowego bloku na ziemi. Ale na szczęście po kilku milionach autostrada była prawie nieskazitelna. Postać mi praktycznie sama leciała, przez co nie musiałem się martwić, że o coś przywalę. Dla mnie kamień serca, bo musiałem odrabiać dni, które straciłem na waleniu czoło w bedrock. No, nie wiem co mam powiedzieć. Reszta drogi była po prostu nudna. Papier, kamień, nożyce. Mówić? Co dałeś? Papier. Dałem nożyce. Trwała tak długo, że zdążyłem przepracować wszystkie traumy Maxa na Discordzie. Terapia z Marcelem. No stary, co tam u ciebie? Jak się czujesz? Nie, stary, teraz zmęczony jestem, kurwa. Muszę cały czas przez okno wyłazić. Sąsiad mi, kurwa, drzwi zamurował, chłopie. Ktoś mi rysuje, ja pierdolę. Bananem, chłopie, kurwa, po drzwiach w samochodzie coś nie. Zdążyłem dotknąć tej słynnej trawy, o której ludzie mi cały czas piszą. Znaleźć taki bardzo fajny kamień. Nauczyć się jeździć na jednym kole. Zdążyłem mieć 4 załamania nerwowe i się zestarzeć, podczas gdy moja postać nadal dzielnie leciała tą samą drogą. Po 19 godzinach lecenia, chichrania się z Maxem i śpiewania BDS-a. Masz oczy jakby... Przedstawiam wam granicę 2B2T. Mam takie lagi tutaj. Dobra! Wchodzimy. O! Marcel tu był. I tak oto zostały mi 3 dni na odwiedzenie Endu. Po zabiciu się i zespawnowaniu, Pulse już na mnie czekał z gotowymi koordynatami portalów do Endu. I niestety dzieje się tragedia. Wszystkie portale, które odwiedziliśmy, były zepsute i nie dało się do nich wejść. Na YouTubie znalazłem kilka filmików graczy, którzy pokazują, jak rozwalają portale do Endu nowymi sposobami, które jeszcze nie zostały naprawione, przez co 90% portali było rozwalone. Obydwoje byliśmy no mega smutni, że przez taką głupią rzecz nie uda nam się zakończyć challenge'u, na którym tak mi zależało. Więc na 98 dniu się wylogowaliśmy i kompletnie zakończyliśmy granie na 2B2T. Jakby mógłbym po prostu skreślić ten challenge i udawać, że nigdy nie istniał, ale no to by nie było już to samo. Po prostu przegraliśmy. Przynajmniej tak myślałem, dopóki nie dostałem dziwnej wiadomości od członków grupy, do której dołączyłem i której o tej całej sytuacji kilka dni przed powiedziałem. Chcieli, żebym się zalogował, bo chcą mi coś pokazać. Jakby nic do stracenia nie mam, więc się zalogowałem i poleciłem zobaczyć, co takiego dla mnie szykują. Spodziewałem się dużej Elki, która ma mi na celu przypomnieć, że mi się nie udało, ale powiedział mi coś w stylu: jak ty nie możesz pójść do Endu, to my przyniesiemy End do ciebie. Aż mi się łezka wokół zakręciła. To, co zobaczyłem, po prostu mnie zmiotło z planszy. Zadzwoniłem do postego, żeby mu pokazać, co się odwaliło. I był w ciężkim szoku tak samo jak ja. Holy shit. Jakby, no wiem, szczytowane, nie? Nie byliśmy w Endzie, ale no... No co mam powiedzieć, no? Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. Tak oto wybił mój ostatni, setny dzień.